Załóżmy, że radioaktywny materiał rozpada się w tempie 3,5% na godzinę. Ile procent początkowej ilości materiału pozostanie po 6 godzinach? To zróbmy sobie taką tabelkę, żeby lepiej zrozumieć o co tutaj chodzi. Czyli tutaj będzie czas wyrażony w godzinach, czyli tu będzie godzina. A tu będzie ilość tego materiału. No, i tę ilość będę mierzył jako procent tej początkowej ilości, jako pewien ułamek tej ilości, którą mieliśmy na początku. Czyli na początku, czyli wtedy, kiedy 0 godzin upłynęło, w chwili 0, mamy 100% naszego materiału. No, ile będzie materiału po jednej godzinie? Po jednej godzinie rozpadnie się 3,5% tego materiału, czyli od 100% muszę odjąć 3,5%, no to zostanie mi dokładnie 96,5%. To jest łatwe. A teraz, co będzie? Po dwóch godzinach. Po dwóch godzinach ja nie mogę znowu odjąć 3,5%. Dlatego, że to się nie, rozpada nie 3,5% tego materiału, który był na samym początku, tylko 3,5% tego materiału, który był na początku tej drugiej godziny. Czyli muszę obliczyć 3,5% z tego i odjąć od tego. No, wygodniej to się liczy w ten sposób, żeby to zamienić na ułamki dziesiętne. Czyli na przykład 100% to jest to samo co 1%. No a to trzeba przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo, czyli to będzie 0,965. 965 tysięcznych. To jest to samo. Procenty to są po prostu części setne. No to żeby liczyć, ile materiału zostanie po dwóch godzinach, to muszę wziąć tę ilość, która była na początku tej drugiej godziny, czyli na koniec pierwszej, 0,965. Tyle było tego materiału. Razy ten czynnik, który mówi, ile zostaje materiału, po godzinie. Po godzinie zostaje 0,965 tysięcznych tego materiału. Więc tyle materiału zostanie po dwóch godzinach. No, dalej, po trzech godzinach, no to trzeba wziąć tę ilość, która była na początku trzeciej godziny, czyli to, co tutaj, co tutaj mamy, a to jest po prostu 0,965 do kwadratu. I pomnożyć przez ten czynnik, który mówi, ile materiału zostaje po jednej godzinie. Po jednej godzinie zostaje 0,965. 965 tysięcznych z tej początkowej ilości. Ta początkowa ilość na początku trzeciej godziny to była tyle. Mnożymy to przez taki czynnik, który mówi, ile po tej godzinie zostanie. No i mam nadzieję, że to już widać. Jaka to jest ogólna reguła, że po n godzinach będziemy mieli 0,965 do potęgi n tej. Tyle będziemy mieli tego materiału. No Jeżeli chcę mieć to wyrażone w procentach, no to muszę pomnożyć przez. Jedynkę wyrażoną w procentach, czyli przez 100%. No i w ten sposób będę miał, ile procent materiału zostaje po n godzinach. No a nas interesuje konkretnie tutaj n równe 6. Czyli muszę obliczyć, ile jest 0,965 do potęgi 6. Jak chcę mieć to wyrażone w procentach, to jeszcze pomnożę przez 100%. No i żeby to obliczyć, to użyję kalkulatora. No to liczymy, czyli 0. 9,65 do potęgi szóstej mnie interesuje. I to jest 0,8075, czyli jak pomnożę to jeszcze przez 100%, to miał 80,75%, czyli troszkę więcej niż 80% tego materiału zostanie po 6 godzinach. No i to jest przykład właśnie rozpadu radioaktywnego, który Odbywa się w tempie wykładniczym, bo po upływie określonej jednostki czasu, w tym wypadku godziny, rozpada się pewna określona część tego materiału, w tym wypadku 3,5% z tego, co mamy na początku tej godziny. No więc widzimy, że zwiększanie jednostki czasu o jedną jednostkę powoduje domnażanie ciągle takiego samego czynnika. No dobrze, teraz zrobimy sobie drugie zadanie. Zadanie jest takie. Zosia posiada sieć restauracji typu fast food, która w 1999 roku składała się z 200 lokali. Jeżeli liczba lokali rośnie w tempie 8% rocznie, to ile restauracji będzie miała Zosia w 2007 roku? No to znowu zrobimy sobie tabelkę. I tak, w tabelce co będziemy mieli? Tutaj będziemy mieli rok, tutaj startujemy od 1999 roku, czyli tutaj będziemy mieli rok po 1999. A tutaj będziemy mieli liczbę lokali. Liczba lokali. No i tak, w roku 0 po 1999, no bo w samym roku 1999, mamy 200 lokali. W roku 2000, czyli jeden rok po 1999, ile będziemy mieli lokali? Ta liczba 200 zwiększy się o 8%. Czyli do 200 muszę dodać jeszcze 8% 200, czyli to jest to samo, co pomnożyć 200 przez 108% przez 108%. Na no 108% mogę zamienić na ułamek dziesiętny, bo tak mi będzie wygodniej. i napisać, że to jest 200 razy 1,08. No, mogę na to obliczyć, ile to jest. W pamięci no bo 200 razy 1 to będzie 200, a 800 razy 200. To będzie 16. Czyli to będzie 216 lokali. Po dwóch latach będę miał 200 razy 1,08 i razy 1,08. Dlatego, że to jest ta liczba, która była na początku tego drugiego roku. To jest te 216 lokali. To jest te 216. No a to się jeszcze mnoży przez ten czynnik który mówi o ile wzrośnie ta liczba po tym kolejnym roku. No i widzimy, że tutaj pewna taka prawidłowość zachodzi, że po kolejnych latach, powiedzmy, że mamy rok numer n, to liczba lokali po n latach to będzie 200, czyli ta początkowa liczba razy ten czynnik 1.08, który co roku się domnaża więc to będzie do potęgi n. Widzimy, że po dwóch latach ten czynnik tutaj wyszedł nam dwa razy, to było 200 razy 1,08 do potęgi drugiej. Po trzech latach to by było do potęgi trzeciej, bo byśmy pomnożyli jeszcze raz tę liczbę przez ten czynnik 1,08, bo ona staje się początkową ilością dla tego wzrostu obliczanego w kolejnym roku. Więc widzimy, że żeby obliczyć ile tych Lokali będzie w 2007 roku, no to ile musi być równe n? No Od 1999 roku do 2007 roku to jest 8 lat. Czyli musimy wziąć n równe 8. Czyli, żeby liczyć liczbę lokali w 2007 roku, to musimy wziąć 200 i pomnożyć to przez 1,08 do potęgi 8. No to znowu użyjemy kalkulatora. Czyli chcemy łączyć 200 razy 1,08 do potęgi 8. To ile to wychodzi? To wychodzi 370,18 i tak dalej. Czyli to jest troszkę więcej niż 370. Na no liczba lokali powinna się wyrażać liczbą całkowitą, czyli sobie zaokrąglimy to. To jest w przybliżeniu równe 370, czyli będzie już miała 370 lokali. No i może będzie w trakcie przygotowywania się do, do otwarcia jeszcze jednego. Tak możemy zinterpretować ten łamek po przecinku. No więc widzimy, że z początkowej liczby 200 po 8 latach dochodzimy do 370. Mimo, że ten wzrost 8% rocznie wydaje się niewysoki. No ale tutaj właśnie objawia nam się to jak szybko rośnie funkcja wykładnicza. Że mimo, że ten wzrost 8% rocznie jest nieduży, to jednak ten czynnik 1,08 podniesiony do 8 potęgi daje już całkiem sporą liczbę po 8 latach, no bo to już jest prawie dwa razy tyle na początku. Czyli tutaj w tym drugim przykładzie mamy wykładniczy wzrost. W przeciwieństwie do tego pierwszego przykładu, gdzie mieliśmy wykładniczy zanik. Tam był zanik wykładniczy, ponieważ tam ten czynnik, który podnosimy do potęgi był mniejszy od jedynki, a tutaj ten czynnik, który podnosimy do potęgi jest większy od jedynki. W kolejnych filmach będą jeszcze kolejne przykłady takich zadań.